Widzisz, w malowaniu meduzy nie chodzi o to, żeby namalować, jak wygląda. To świetnie robi aparat fotograficzny. Chodzi o wszystko, co doprowadza ciebie do jej namalowania i wszystko, co dzieje się po tym, jak obraz jest gotowy. To odwaga do poświęcenia czasu na to, a nie na coś innego. Bo za każdym razem, kiedy mówisz czemuś tak, czemuś innemu mówisz nie. To słuchanie głosu intuicji, która podpowiada ci tylko tyle, że na tej ścianie, na tej, którą wybrałeś, ma kotłować się energia. Na ten moment nie potrzebujesz widzieć nic więcej. Rysowanie na zatłoczonej plaży, żeby po dodaniu jednego elementu przekonać się, że ta kotłująca się energia chce być meduzą. To rozmowa, w której dowiadujesz się, że mitologiczna meduza przed rzuconą na nią klątwą była piękna i żywiołowa. I już wtedy wiesz, że nie chodzi tylko o biologiczną poprawność przedstawienia. To analiza natury meduzy, jej ruchu, dynamiki. Raz w pełnej zgodzie opadając jak martwa. Raz jak łapiąca ostatni oddech wraca do życia. To rzemiosło, które nakłada się ze sztuką. To rozpychanie granic. Granic komfortu i wzruszenia. To słuchanie w zapętleniu utworu muzycznego, który jest głębią, tonią, w którą się zanurzasz. Wtedy, kiedy postanawiasz, że w taki właśnie sposób chcesz ją prezentować. To rozmowy z doświadczającymi i wieczorne ich kontynuacje o przenikaniu, odnajdowaniu w niej siebie. W końcu to pozostawianie jej za sobą. Tylko po to, żeby ożyła jako personifikacja w sesji, którą organizujesz, nie wiedząc dlaczego. Słuchając tylko tego samego pierwotnego głosu. Nie uciszaj tego głosu. Kiedy dyktuję, usiądź i pisz.